Szczęść Boże, Piotr Brzezina, witam i zapraszam na południowe wydanie informacji dnia. To nowe święto państwowe. Mowa o Narodowym Dniu Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, jaki obchodzimy po raz pierwszy właśnie dziś. W listopadzie z inicjatywy wielkopolskich instytucji i stowarzyszeń zajmujących się edukacją prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o ustanowieniu 27 grudnia nowego święta państwowego, Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. To jest ogromna satysfakcja, dlatego że Powstanie Wielkopolskie, jego znaczenie jakoś wydaje się było niedoceniane przez wiele lat w Polsce, poza Wielkopolską. Ustanowienie święta państwowego, Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego przekreśla wątpliwości i podkreśla, że zwycięstwo w 1918-19 roku w Wielkopolsce to nie była tylko sprawa lokalna, to była sprawa ogólnonarodowa. Akcentuje dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu Tomasz Łęcki. Zadowolenia z inicjatywy, popartej jednogłośnie przez parlament, nie kryje także marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Bardzo nas cieszy fakt, że parlament na wniosek prezydenta jednogłośnie uchwalił 27 grudnia świętem państwowym, bo jest to taka silna legitymacja do tego, żebyśmy budowali w świadomości wszystkich Polaków fakt, że to jest ważne wydarzenie historyczne. Nowe święto ma uczcić rocznicę Powstania Wielkopolskiego, które wybuchło dokładnie 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu. Było ono największym na terenie zaborów, zakończonym zwycięstwem zrywem niepodległościowym, mówi dr Daniel Czerwiński z gdańskiego IPN. Polacy pokazali przede wszystkim to, iż należy walczyć o granice niepodległej Polski, bo gdyby nie ten zryw niepodległościowy, gdyby nie to, że Polacy sami odzyskali Wielkopolskę, to ciekawe, jak potoczyłaby się historia, czy aby na pewno zwycięskie mocarstwa Ententy przychyliłyby się do tego, iż Wielkopolska trafiłaby w teren Polski. W tym roku przypada 103. rocznica wybuchu powstania. Obchody ze względu na pandemię będą miały charakter symboliczny. Odbędą się jednak nie tylko na terenie Wielkopolski. W najbliższą środę na terenie całego kraju odsłonięta zostanie wystawa IPN dotycząca Powstania Wielkopolskiego. ZUS zakończył kontrolę zwolnień lekarskich wystawionych w trzecim kwartale tego roku. Jak się okazuje, wiele z nich było wystawionych bez podstawy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zweryfikował prawie 84 tysiące wydanych przez lekarzy zaświadczeń chorobowych w trzecim kwartale tego roku. Zgodnie z wynikami kontroli w lipcu, sierpniu i we wrześniu 3700 osób uznano za zdolne do pracy i wydano decyzję o braku prawa do zasiłków chorobowych. Koszty zakwestionowanych zwolnień to blisko 2 miliony złotych. Jak podał ZUS, liczba dni absencji z prawem do zasiłku chorobowego ograniczona w wyniku tej kontroli wyniosła ponad 22 tysiące. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo weryfikować prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Weryfikacja ta polega na badaniu chorego przez lekarza orzecznika zakładu. Sprawdza on, czy w konkretnym dniu dana osoba jest chora, czy już nie. Podczas badania bezpośredniego lub na podstawie dokumentacji medycznej lekarz orzecznik ZUS stwierdza, czy lekarz wystawiający zwolnienie prawidłowo ocenił stan pacjenta i wystawił zaświadczenie o niezdolności do pracy. ZUS może również sprawdzić, czy ubezpieczeni korzystają z wystawionych zwolnień chorobowych zgodnie z zaleceniami lekarza. To znaczy, czy na przykład nie pracują, gdy w dokumentacji mają orzeczoną czasową niezdolność do pracy. W ramach programu dobrowolnych nabyć zgłosiło się ponad 200 właścicieli nieruchomości z terenu przyszłego lotniska Solidarność. Poinformował o tym rzecznik spółki CPK. Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu 37 km na zachód od Warszawy na obszarze około 3000 hektarów zostanie wybudowany port Solidarność. Właśnie w tym celu powstał program dobrowolnych nabyć, który obowiązuje od grudnia 2020 roku. Ma on jeden podstawowy cel –
na możliwie wczesnym etapie pozyskać nieruchomości drogą dobrowolnych transakcji. Dotychczas do programu dobrowolnych nabyć zgłosiło się ponad 200 właścicieli. Pierwsze umowy podpisaliśmy, kolejne transakcje są przygotowywane, a do udziału w programie dobrowolnych nabyć zgłaszają się kolejni mieszkańcy. W ramach tego procesu niezależni rzeczoznawcy majątkowi dokonują stosownych wycen. Poinformował rzecznik spółki CPK Konrad Majszyk. Dla uczestników programu dobrowolnych nabyć przygotowany jest specjalny pakiet ułatwień, który jesienią został rozszerzony. Oferuje on mieszkańcom m.in. pomoc indywidualnego opiekuna, organizację i sfinansowanie przeprowadzki, sfinansowanie obsługi prawnej czy wsparcie w poszukiwaniu nowego miejsca nie tylko pracy, ale także zamieszkania. Port Solidarność w ramach pierwszego etapu będzie w stanie obsługiwać 45 milionów pasażerów rocznie. Do marca 2022 roku zostało przedłużone śledztwo w sprawie sprzedaży polskich kolei linowych. Poinformowała o tym prokuratura okręgowa w Krakowie. Śledztwo dotyczy sprawy z 2013 roku. Wtedy w procesie prywatyzacji akcje polskich kolei linowych, które są właścicielem m.in. kolei linowej na Kasprowy Wierch, kupiła spółka Polskie Koleje Górskie. Została ona powołana specjalnie w tym celu przez 4 samorządy podhalańskie z Zakopanem na czele. Pieniądze na zakup w wysokości 215 milionów złotych zapewnił fundusz inwestycyjny Mint Europe Partners. Tym samym podhalańskie samorządy stały się posiadaczem jedynie 0,22% akcji spółki. Po transakcji fundusz Mint Europe Partners przekazał swoje akcje spółce Altura zarejestrowanej w Luksemburgu. Cały proces budził wiele kontrowersji, dlatego sprawą zainteresowała się prokuratura rejonowa w Zakopanem. Umorzyła ona jednak śledztwo, gdyż śledczy nie znaleźli nic, co mogłoby wskazywać na zakazany proceder. Do sprawy w 2017 roku wróciła jednak prokuratura okręgowa w Krakowie. Przedmiotowe śledztwo nadal prowadzone jest w sprawie. Żadnej osobie nie zostały przedstawione zarzuty. Aktualnie uzupełniany jest materiał dowodowy poprzez pozyskanie opinii biegłych dotyczącej prawidłowości przeprowadzenia prywatyzacji PKL SA. Poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie Janusz Chnatko. Oprócz kolejki na Kasprowy Wierch, PKL posiada także kolejki na Głubołówkę w Zakopanem, Górę Parkową w Krynicy czy Butorowy Wierch w Kościelisku. Agresja i przemoc rówieśnicza z powodu zmieniających się warunków życia przeniosła się do przestrzeni wirtualnej. Młodzież coraz częściej wykorzystuje sieć, by kogoś złośliwie skrytykować, brutalnie ośmieszyć, dosadnie obrazić lub znieważyć. Powszechność tego zjawiska jest zatrważająca. Dzieci i młodzież jako użytkownicy internetu narażeni są często na agresję czy krytykę, z którą niestety mogą sobie nie poradzić. Takie właśnie agresywne, nieprzyjemne, pełne pogardy i nienawiści słowa i akcje, które wymierzone są w daną osobę lub grupę osób, to nic innego jak hejt w sieci. Ponad 76% zarówno wśród dzieci miejskich, szkół miejskich, jak i szkół wiejskich w ogóle spotkało się z hejtem w sieci, więc to jest duży procent, ponad 2/3 młodych ludzi spotkało się z tym problemem. Ponad 60% zna kogoś, kto był hejtowany osobiście. Informuje dr Dorota Żuchowska, dziekan Akademii Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Uczelnia 2 lata temu prowadziła w różnych szkołach w całej Polsce badania ankietowe dotyczące hejtowania w sieci. Eksperci biją na alarm, ponieważ co trzeci nastolatek z powodu wyglądu pada ofiarą hejtu w internecie. Próby oszacowania częstotliwości tego zjawiska pokazują, że około 22/1/4 uczestników tego internetowego życia doświadcza w swoim użytkowaniu internetu takich aktów agresji, nazywamy je czasami cyberbullyingiem. Mówi dr Marcin Moroń z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Hejt w internecie może przyjąć też formę obraźliwych gifów, zdjęć, memów czy filmów, które są masowo rozsyłane i udostępniane na najróżniejszych stronach, docierając również do samych ofiar. To efekt dokonujących się zmian kulturowych, które pokazały, że liczy się bardziej stan posiadania niż bycie wartościowym człowiekiem.
Skutki tego działania najsilniej odczuwa osoba hejtowana, zauważa psycholog dr Magdalena Żurko. A w najgorszym wypadku, jak się staną ofiarą, no to wtedy, jeżeli nie mają pomocy, tak? Jeżeli nie mają pomocy, co się może stać, no to może się przemienić w depresję, w zaburzenia lękowe, w jakieś myśli samobójcze, czy nie daj Boże, próby samobójcze. Takie osoby mają obniżone poczucie własnej wartości i żyją w przekonaniu, że do niczego się nie nadają. Dzisiaj ten odsetek dużych samobójstw wśród młodzieży, a przypominam Państwu, że Polska znajduje się na szczycie tego typu samobójstw w Europie, wynika właśnie z tego, że tutaj młodzież wzajemnie udostępnia tego typu rzeczy w sieci, czy ktoś jest otyły, czy ktoś ma wadę zgryzu, czy ma inne takie mankamenty dotyczące urody. Podkreśla Adam Krampichowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Hejtowaniu sprzyja anonimowość, którą daje internet, dlatego najczęściej można go spotkać w miejscach, w którym osoba hejtera może skryć się pod internetowym pseudonimem, choć wiadomo, że to najczęściej ludzie doświadczający różnych problemów. Mówi Marlena Stradomska, psycholog, wykładowca Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Bo na przykład nie usłyszałam nigdy w życiu komplementów, bo na przykład nie mam wsparcia w rodzinie, bo na przykład inni mnie nie lubią, więc stwierdzam, że to jest jedyny sposób, żeby się wybić, żeby zostać zauważoną w danej grupie społecznej, a tak naprawdę wcale to nie działa na mnie pozytywnie. Dlatego niezwykle ważną rzeczą jest, aby rodzice poświęcali jak najwięcej czasu swoim pociechom, rozmawiając z nimi o tych zagrożeniach, a przede wszystkim uświadamiając, że najważniejsze jest duchowe wnętrze człowieka, z którym się spotykamy. W Niemczech ujawniono ponad 11 tysięcy podrobionych certyfikatów szczepień. O sprawie poinformował jeden z niemieckich dzienników, który powołał się na dane z państwowych urzędów kryminalnych wszystkich krajów związkowych. Jak podaje niemiecki dziennik, tylko w Bawarii Państwowy Urząd Kryminalny od początku roku ujawnił 3070 przypadków oszustw. Mocno proceder nasilił się tam z końcem września, bo na początku tego miesiąca odnotowano ich tylko 110. W Nadrenii Północnej Westfalii ujawniono 2495 przypadków, z czego blisko połowa została wykryta w ciągu ostatniego miesiąca. W Berlinie takich oszustw naliczono 1028. Równie wysokie czterocyfrowe liczby notuje Hesja i Badenia-Wirtembergia. Co ciekawe, w słabo zaludnionym Szlezwigu-Holsztynie ujawniono 550 przypadków oszustw, z czego 2/3 miało miejsce w ciągu ostatnich 4 tygodni. Paszporty są łatwe do podrobienia, ponieważ nie zawierają zabezpieczeń. Dodatkowo dopiero od około tygodnia apteki są w stanie za pomocą serwera sprawdzić, czy numer partii podany w świadectwie szczepienia jest zgodny z rzeczywiście wydanymi i wykonanymi szczepionkami. Niemiecka policja zakłada, że duża liczba oszustw pozostaje niewykryta. Sfałszowane certyfikaty szczepień kosztowały od 50 do nawet 350 euro. By walczyć z tym procederem, od końca listopada w Niemczech za posługiwanie się fałszywym świadectwem szczepień grozi kara grzywny lub pozbawienia wolności do lat 2. Z kolei za handel podrobionymi dokumentami do 5 lat pozbawienia wolności. Miał być lekarstwem na bolączki reprezentacji Polski w piłce nożnej. Teraz, gdy piłkarze mają grać w barażach o udział w Mistrzostwach Świata, Paulo Sousa chce opuścić drużynę narodową. Selekcjoner otrzymał lepiej płatną propozycję z Ligi Brazylijskiej. Jednak zgody Polskiego Związku Piłki Nożnej na rozwiązanie kontraktu nie ma. Jeszcze w styczniu, gdy za sprawą decyzji ówczesnego prezesa PZPN-u Zbigniewa Bońka, Paulo Sousa został powołany na selekcjonera reprezentacji Polski, zapewniał. Dzień dobry, witam wszystkich. Jestem bardzo dumny i zaszczycony, że mogę zostać selekcjonerem reprezentacji Polski. Jestem pewny, że cała Polska będzie dumna ze swojej drużyny narodowej. Od stycznia nasza reprezentacja pod wodzą Sousy zdołała pokonać 2 razy San Marino i Andorę, 2 razy Albanię, 6 zwycięstw na 15 spotkań, a najbardziej dotkliwa była listopadowa porażka z Węgrami na PGE Narodowym. Sousa wystawił graczy rezerwowych, a w meczu nie zagrali m.in.
Robert Lewandowski, Kamil Glik czy Piotr Zieliński. Porażka ta kosztowała nas konieczność gry w barażach eliminacji Mistrzostw Świata. Portugalski trener miał prowadzić drużynę jeszcze właśnie w tych barażach, ale poprosił o rozwiązanie kontraktu. Otrzymał bowiem propozycję objęcia stanowiska trenera Flamengo Rio de Janeiro, jednej z czołowych brazylijskich drużyn. Jeżeli by nie wygrał tych meczów barażowych, no to jest wolnym trenerem bez roboty, tak? Więc woli już teraz zabezpieczyć sobie byt na 2,5 roku, choć umówmy się, właśnie widziałem takie zestawienie, że mało który trener w tych czołowych klubach brazylijskich pracuje więcej niż rok, chyba że jest wybitny. A wiemy, że Paulo Sousa wybitnym trenerem klubowym nie był. Mówi dziennikarz sportowy Michał Pol. Stanowczy sprzeciw propozycji rozwiązania kontraktu już wyraził prezes PZPN. Dziś zostałem poinformowany przez Paulo Sousę, że chce rozwiązać za porozumieniem stron kontrakt z PZPN z powodu oferty z innego klubu. To skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie, niezgodne z wcześniejszymi deklaracjami trenera. Dlatego stanowczo odmówiłem. Gdyby Sousa jednostronnie zerwał kontrakt, czeka go kara finansowa. Portugalczyk za prowadzenie reprezentacji Polski inkasuje 70 tysięcy euro miesięcznie. W nowym klubie, według doniesień medialnych, ma otrzymać 30 tysięcy euro więcej. To były informacje dnia. W imieniu całego zespołu redakcyjnego dziękuję Państwu za uwagę i życzę spokojnego popołudnia. Z Panem Bogiem. W najbliższym czasie przygotujmy się na gęste zachmurzenie, opady, chłodny wiatr i umiarkowany mróz. Aleksander Chutkowski, zapraszam Państwa na prognozę pogody. Dziś od południowego zachodu zacznie przebywać chmur, a słońce powinno dominować od Pomorza, przez Mazury, Mazowsze, po Lubelszczyznę. Na krańcach południowych i południowo-zachodnich możliwy jest miejscami śnieg oraz śnieg z deszczem. Prawie w całej Polsce utrzyma się słaby bądź umiarkowany mróz, przeważnie do minus 6, minus 3 stopni, ale delikatna odwilż możliwa jest również na krańcach południowo-zachodnich 0 do 1 stopnia. Wschodni okresami południowo-wschodni wiatr powieje z umiarkowaną prędkością, zwiększając odczucie zimna. Ciśnienie atmosferyczne będzie stabilne na poziomie 1009 hektopaskali, a warunki biometeorologiczne obojętne. Tylko na południu nieco się pogorszą. Pamiętajmy, że nadal w najzimniejszych rejonach nasz organizm będzie odczuwał tzw. stres zimna. To wszystko w tej prognozie pogody. Dziękuję i życzę Państwu miłego dnia. Z Panem Bogiem.